Niektórzy radzą, by w przypadku objawów grypy czy też profilaktycznie w okresie wzmożonego ryzyka zachorowań stosować domowe metody podnoszenia odporności organizmu. Czosnek, cebula i inne naturalne produkty podobno działają niczym lekarstwa. Czy to prawda? Wyjaśnia lekarz medycyny Katarzyna Mikulska. Domowe sposoby to rozumiem, że właśnie tak jak Pani powiedziała, sok z cebuli, kanapka z czosnkiem, miód, mleko, sok malinowy. To są sposoby na tyle bezpieczne, że one mogą nam pomóc, na pewno nie zaszkodzą. I myślę, że możemy je stosować bezpiecznie w domu. Oczywiście wiadomo, że wszystko w granicach zdrowego rozsądku, żeby z niczym nie przesadzać.